Poćwiczmy trochę obliczanie wartości rozstępu ćwiartkowego. Skopiowałem kilka ćwiczeń z portalu Khan Academy. Poniższe dane reprezentują liczbę ciastek, jaką każde z dzieci zabrało z domu na drugie śniadanie. Uporządkuj dane od najmniejszej do największej. Oblicz wartość rozstępu ćwiartkowego dla powyższych danych. Zachęcam Was do obliczenia tego samodzielnie, zanim zrobimy to razem. No dobrze, najpierw uporządkujmy te dane. Jeżeli będziecie rozwiązywać tego typu zadania na portalu Khan Academy, to te wszystkie liczby można przesuwać, można przeciągać myszą i w ten sposób je uporządkować rosnąco lub malejąco. Ale my to zrobimy ręcznie, najmniejsza liczba w tym zestawie to 4. Możemy ją wykreślić. Potem jest jeszcze jedna czwórka, nie ma piątek, jest szóstka, zapisujemy szóstkę, jedna siódemka, nie ma ósemki, nie ma też dziewiątki, ale jest dziesiątka. Potem jest w kolejności rosnącej 11, 12, nie ma 13, ale jest 14 i ostatnia 15. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to wyznaczenie mediany. Mediana to wartość środkowa. Danych mamy razem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W takim razie wartość środkowa będzie dosłownie w środku. Mamy nieparzystą liczbę danych 9, więc liczba środkowa będzie miała po lewej stronie 4 liczby i po prawej również 4 liczby. W takim razie mediana to 10: 4 liczby po lewej i 4 liczby po prawej. I rozstęp ćwiartkowy to po prostu odległość czyli różnica pomiędzy środkiem pierwszej połowy i środkiem drugiej połowy jest to miara rozproszenia mówi nam, jak bardzo dane są rozproszone. Jak daleko leżą od wartości środkowej? Wyznaczmy najpierw środek pierwszej połowy. Pomijamy medianę i przyglądamy się tym czterem liczbom. I ponieważ jest ich parzysta liczba, to wartość środkową tych liczb obliczymy na podstawie tych dwóch liczb. To są dwie środkowe liczby pierwszej połowy i ich średnia, średnia z liczby 4 i 6, czyli połowa odległości pomiędzy nimi, to 5. Możemy to obliczyć. 4 plus 6 to 10. Podzielimy to przez 2 i to się równa 5. Środkowa wartość pierwszej połowy to 5. Leży tutaj pomiędzy dwoma liczbami. Wartość leżącą w środku drugiej połowy obliczymy w ten sam sposób. Mamy 4 liczby. Wartość średnia z dwóch środkowych, czyli z 12 i 14, to 13. 12 plus 14 podzielone przez 2 równa się 26 przez 2 równa się 13. Szybciej można obliczyć to w pamięci, także połowa odległości pomiędzy 12 i 14 to po prostu 13. No i mamy potrzebne do obliczeń dane: środek pierwszej połowy to 5, środek drugiej połowy to 13. I żeby obliczyć rozstęp ćwiartkowy, wystarczy znaleźć różnicę pomiędzy tymi dwoma liczbami. Rozstęp ćwiartkowy oznacza się w literaturze różnymi literami. Można z angielskiego IQR, co jest dosłownie skrótem od nazwy rozstępu międzykwartylowego. Można tak jak inne rozstępy oznaczyć literą r, na przykład ze znaczkiem 50, bo w rozstępie ćwiartkowym znajduje się połowa danych, albo można z definicji opisać rozstęp jako q3 minus q1, czyli trzeci kwartyl minus pierwszy kwartyl. Tak czy inaczej, to się równa 13 minus 5 q3 minus q1, czyli trzeci kwartyl minus pierwszy kwartyl. Równa się 8. Jeszcze jedno zadanie. Wyznacz wartość rozstępu ćwiartkowego dla poniższych danych. Liczba piosenek w każdym z albumów w kolekcji Jarka. Jak zwykle, zachęcam Was do zatrzymania filmu w tym miejscu i spróbowania samodzielnie. Co tu jest grane? Mamy tu wykres kropkowy, jeden z rodzajów wykresu obrazkowego. Nie mylcie go z wykresem punktowym. Wykres punktowy rysujemy w układzie dwóch współrzędnych i liczba piosenek znajdowałaby się w nim na pionowej osi. Jest to jeden ze sposobów graficznego przedstawienia danych i możemy te dane dla ułatwienia przedstawić jako uporządkowaną listę. Będzie łatwiej prowadzić obliczenia. Zamienimy sposób graficzny na sposób niegraficzny. Mamy jeden album z siedmioma piosenkami. Zapisujemy 7. Mamy dwa albumy z dziewięcioma piosenkami, dwie dziewiątki, trzy dziesiątki, 10, 10 i 10, 11. Dwie dwunastki, 12 i 12, i jeden album ma 14 piosenek. Na razie jeszcze nic nie obliczyliśmy. Korzystając z wykresu, przepisaliśmy tylko dane w postaci uporządkowanej listy, uporządkowanej rosnąco. Dane są te same: ten album ma 7 piosenek, ten album ma 9 piosenek i tak dalej. Ponieważ dane są uporządkowane, rosnąco, to możemy od razu wyznaczyć medianę. Liczba danych to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy 10 liczb, parzystą liczbę liczb, czyli żeby wyznaczyć medianę, musimy przyjrzeć się dwóm środkowym liczbom. Wygląda na to, że w środku tego zestawu danych leżą te dwie dziesiątki. Cztery liczby znajdują się po lewej ich stronie i cztery liczby znajdują się po prawej ich stronie. Medianę w tym przypadku obliczamy na podstawie dwóch liczb, czyli będzie to średnia z tych dwóch liczb czyli połowa odległości między nimi. Średnia z dwóch dziesiątek to 10. Tu jest mediana i wynosi ona 10. W przypadku takim jak ten, kiedy medianę obliczamy na podstawie dwóch liczb środkowych, możemy tę lewą liczbę uwzględnić przy obliczeniach dotyczących lewej połowy, a tę prawą liczbę przy obliczeniach dotyczących prawej połowy. I tak zrobimy. Pierwsza połowa to te 5 liczb, druga połowa to te 5 liczb. I ma to sens, bo jak podzielimy zbiór 10 liczb na połowy, to mamy dwa zbiory po 5 liczb. Gdyby wartość środkowa całego zbioru danych była rzeczywistą daną, a nie wartością obliczoną jako średnią z dwóch liczb, tak jak było to w poprzednim przypadku, to pominęlibyśmy tę środkową wartość. Tak jak to się najczęściej robi. Jaka jest wartość środkowa tej pierwszej połowy danych? Jeżeli mamy 5 liczb, czyli nieparzystą liczbę liczb, to wartość środkowa jest liczbą leżącą w środku zbioru. To ta liczba. Ma dwie liczby po lewej stronie i dwie po prawej. Leży w środku. Mediana, czyli wartość środkowa pierwszej połowy, wynosi 9. Mediana drugiej połowy, na tej samej zasadzie, to ta liczba. Dwunastka leżąca w środku, pomiędzy lewymi dwoma liczbami tej połowy i prawymi dwoma liczbami tej połowy. Czyli rozstęp ćwiartkowy to różnica pomiędzy medianą drugiej połowy, 12 i medianą pierwszej połowy 9, a to się równa 3. Gdybyśmy to zadanie rozwiązywali na portalu Khan Academy, to w tę kratkę wpisalibyśmy z klawiatury 3.